Na snukerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snukera. www.maestato.com. Witam ponownie. Już chyba po raz ostatni w dniu dzisiejszym. Prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiadomo, bo nie wszystkie mecze są rozpoczęte, więc być może jeszcze jakiś jeden nam się tutaj załapie na ten główny stół. Ale póki co, według planu, to jest ostatnie spotkanie, jakie pokazujemy. Przynajmniej na stole numer 3. Daniel Kolojda, Rafał Jewtuch. Daniela Kolojdę już dzisiaj oglądaliśmy przy stole w meczu z Tomkiem Skalskim. No za dużo tam nie powalczył. Ale też trzeba przyznać, że no, przede wszystkim Tomek Skalski bardzo ładnie się zaprezentował. No, Daniel Kolojda niestety no, nie pokazał praktycznie nic ze swojej gry. Ale też miejmy nadzieję, że to był pierwszy mecz i to co najgorsze to już za nim i teraz będzie tylko lepiej. Za to trzymajmy kciuki, by tak właśnie było. Zaczyna całkiem obiecująco. Co do wyników osiągnięć w zasadzie Daniela Kolojdy, no teraz troszeczkę już wspominaliśmy, chociaż niekoniecznie o wszystkich, bo chociażby o trzecim miejscu w otwartych Mistrzostwach Polski 2019 jeszcze nie mówiliśmy. Kilka razy drugie i trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 21, o tym też jeszcze nie mieliśmy okazji chyba wspomnieć. Wcześniej głównie mówiliśmy o osiągnięciach Daniela Kolojdy w kontekście Mistrzostw Europy, dla których też wiele startów już ma za sobą. Czy to w kategorii do lat 21, czy to już w kategorii otwartej. Tym razem udało się bez faulu i całkiem bezpiecznie odstawić. To mecz, który prawdopodobnie również może być dosyć mocno szarpany. Raczej nie przewidywalibyśmy tutaj szybkiego
rozstrzygnięcia tudzież dominacji któregokolwiek z zawodników. Czy to w kontekście pierwszego występu, jakim dzisiaj nas uraczył Daniel Holojda, czy też w kontekście tego, jak ostatnio w ogóle prezentuje się forma Rafała Jewtucha. No cóż, to już nie jest to. Za mało czasu spędzone przy stole snukerowym, głównie skupione przecież na komentowaniu. No, komentowania, a gra to już dwie zupełnie oddzielne bajki. Czego trochę przeciwieństwem jest chociażby Grzegorz Biernacki, który nie tylko komentuje, ale i cały czas przy tym stole snukerowym spędza dużo czasu, również mocno trenował przed mistrzostwa, tegorocznymi mistrzostwami Polski. No i efekty widać. Że dwaj koledzy po fachu, jednak osiągnięcia w ostatnim czasie zupełnie, zupełnie inne. No powiem szczerze, po tych kilku zagraniach Daniel już w tej chwili prezentuje się troszkę lepiej niż to miało miejsce wcześniej. Mocno niezadowolony ze swojej gry, tam mieliśmy okazję zamienić parę słów. W dniu dzisiejszym, no trudno być zachwyconym, ale też żywiłem nadzieję, że właśnie to co najgorsze, to już za nim. Aż chyba w złym momencie zacząłem o tym mówić. Rafała jeszcze dzisiaj przy stole, przynajmniej tym pod kamerą, nie widzieliśmy, więc zaraz zobaczymy, jak jego dyspozycja. ...127 to break turniejowy. Rafała Jewtucha 147 treningowy. To jest ciekawostka. 1414 dni. Jako numer jeden rankingu, oczywiście dawne to były czasy, ale 1414 to chyba najdłużej w historii. 10. Wygrany turniej Eurotour w Rydze 2002 roku. Mistrz Polski, 1997, ten chyba najpopularniejszy tytuł mistrza Polski, ten, który krąży gdzieś tam w sieci od lat. Wystawiony zresztą ten puchar słynny kilka lat temu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ktoś się cieszy z jego posiadania. Transmitowany był ten finał zresztą przez TVP Polonia wtedy na żywo. Dlatego też chyba najbardziej znany. Oprócz tego 2003, 2006 i 2008. No i w przypadku Rafała warto wymienić też przegrane finały Mistrzostw Polski, bo to taka sama proporcja, również 4. 2000, 2004, 2005 i 2010 rok. Czyli w 2010 roku ostatnio Rafał grał w finale Mistrzostw Polski, czyli 11 lat temu. Kawał czasu.
No nie najszczęśliwszy ten kanon na czerwonych. Szkoda, że nie udało się zciąć z czerwonej do żółtej kieszeni. Grał z pozycją do bili czarnej. O, proszę, tutaj próba ścięcia z kolei do środkowej kieszeni. A jeszcze przecięta czerwona. No wreszcie, wreszcie można powiedzieć, to już zaczyna nam przypominać grę takiego Daniela, jakiego go znamy. Czasami tak jest. Że gdzieś tam ta dyspozycja niekoniecznie od razu od początku układa się w turnieju. Można było na upartego pokłócić się, a tak można było też oczywiście ustawić snukera. Na pewno dużym faworytem meczu, również jeśli wygra pierwszego frame'a. Natomiast póki co pierwszej partii tego spotkania staje się na chwilę obecną Daniel Holoida. No, myślę, że będzie miał okazję przynajmniej podjąć jeszcze jedną próbę wychodzenia ze snukera i taka też jest decyzja Daniela. Gdzieś tam w tle słychać Krzyśka Biernackiego, który dopiero jutro rozegra swój kolejny mecz. Ale mimo wszystko ciągle tutaj gdzieś tam się przewija koło nas. A tak jeszcze raz. O, czasami w trakcie niektórych turniejów gramy na tak zwane trzy faule. I tutaj rzeczywiście już po kolejnym też nic za nie będzie. Przepraszam, to ja źle punkty policzyłem. Remisowa sytuacja. Oczywiście tutaj kiedyś był przepis, że przy remisowej sytuacji nie można było wywołać chybienia. Teraz już od ładnych kilku lat można. Te przepisy się zmieniły. Natomiast przyznam się szczerze, że ja się pomyliłem w liczeniu.
Ładnie. Pozycją od razu do czarnej bili. Też tak przechodził na ten frame z rąk do rąk, można powiedzieć, chociaż mocnym faworytem, zwłaszcza po tylu faulach, stał się Daniel Holejda. A tu proszę bardzo. No, proszę bardzo. Bardzo rozsądny moment na poszukiwanie snookera. Niebieska dosyć daleko od bandy. Można tutaj sfaulować i tak też się dzieje. Tutaj wychodzi doświadczenie. No, tylko wbić tą niebieską. Świetnie, czyściutkie wbicie. Może walczył Rafał jak lew o tego frame'a. Poszukał snookera. Tak i tak niestety. Oczywiście z punktu widzenia Rafała. Daniel Holejda zapisuje, ale też trzeba przyznać zasłużenie. Tą pierwszą partię na swoje konto. Jak to potoczy się dalej? Będziemy śledzić. Przekonamy się za chwil kilka. Na snookerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com. Thank you.
Szybciutko wkraczamy w drugiego frame'a tego spotkania. Już też trochę wszystkim nam tutaj dzisiaj zmęczenie się udziela. Mimo że trochę później zaczynaliśmy, bo o 12 to męczący ten dzionek. Jutro zaczynamy już punktualnie o 10, czyli standardowo można powiedzieć. O, przepiękne, dalekie wbicie. Ale i tak troszkę za mało wycofana biała. Kąt odwrotny i też zmuszony Rafał do podróżowania po bandach. No i dobrze, że udało się nie zbić z zieloną bilą. A tymczasem na stole sąsiednim, który jest pod kamerą, 3-1. Jarek Kowalski prowadzi z Kubą Makowskim. No i tutaj kibicujemy bardziej Jarkowi, żeby jak najszybciej tam ten mecz się zakończył, aby ostatni mecz, który mamy do zaprezentowania na stołach pod kamerami, mógł jak najszybciej się tam po sąsiedzku rozpocząć. Abyśmy nie musieli tutaj siedzieć do bardzo późnych godzin nocnych. Jeszcze przed nami przecież 3 dni pracy. Natomiast też nie odbierajmy absolutnie szans Kubie Makowskiemu na to, aby tutaj jednak walkę jeszcze nawiązać. Zwłaszcza, że u Jarka Kowalskiego z formą też bywa różnie. Na szczęście tutaj zawodnicy mają bardzo dobre warunki do gry. Ta część, w której znajdują się stoły snukerowe, zupełnie odgrodzona od całej reszty. W związku z powyższym też ewentualne hałasy, które mogłyby dobiegać od zwyczajnych klientów, którzy również chcieliby dzisiaj spędzić miłą wieczór, nie powinny wpływać na grę zawodników. No i super. Może uda się przynajmniej wbić jakiegoś notowanego breaka. Przypominamy, od 40 punktów rozpoczynamy. Równe bądź też wszystko co powyżej. Piszemy. Oj, niewiele brakowało, by się skończyło pechowo to otwarcie. A w sumie nie wychodzi najgorzej, bo ta czerwona, która przed chwilą o mały włos nie wpadłaby do kieszeni. Ewentualnie mógł ją brać, rozważać do zagrania. Ale łatwiej było skontrolować oczywiście białą bilę po wbiciu do lewego rogu.
Patrzę sobie jeszcze na wykres breaków, jakie dzisiaj wpadły. Najwyższe cały czas bez zmian na szczycie. I to już na szczycie tej listy 112 punktów Konrada Juszczyszyna. No, nie sądzę, żeby ten wynik utrzymał się do końca zawodów. Trzeba by jeszcze troszkę wyśrubować ten rezultat. A jest o co walczyć, bo przypominamy, no mamy tutaj dzięki naszemu sponsorowi PKN Orlen pokaźne nagrody finansowe jak na polskiego snookera. 1000 zł za najwyższy break turnieju. 12 147 zł za najwyższe podejście, za break maksymalny w wysokości 147 punktów lub więcej, bo 155 przecież maksymalnie można wbić. Tak, 12700 powiedziałem, 14700 oczywiście. Dobrze, czujny Darek. Dobrze, myślę, źle mówię. No i 10000 zł dla zwycięzcy oczywiście całego turnieju, oprócz prestiżowego tytułu Pucharu Mistrza Polski, zapisania się w historii naszego polskiego snookera. Po raz pierwszy lub też po raz kolejny, a zawsze jest to osiągnięcie. A właśnie, bo taka dyskusja nam się wytworzyła, mamy sędziego głównego obok. Jako że puchar teraz jest przechodni mistrza Polski, to są grawerowane nazwiska? Są grawerowane, no właśnie, tak też. No, z tej odległości nie widzę, nie omieszkam to sprawdzić. Ktoś... Ktoś zadał mi to pytanie ostatnio i tak właśnie, nie byłem pewien, ale też obstawiałem, że tak, no bo chodziłem z założenia, że skoro już ten puchar idąc tropem World Snooker Tour, skoro jest przechodni, no to wypadałoby, aby te nazwiska były grawerowane. Skoro ma to otworzyć jakąś historię, to niech tak będzie. No i cóż, co by się nie wydarzyło, to... Antek Kowalski jest tym, który jako pierwszy został wygrawerowany na tym pucharze. On jego musiał niestety zwrócić. No my tu gadu, a tutaj już 57 na liczniku i 57 w breaku. No i więcej nie będzie, mało tego jeszcze z faulem, czyli od razu 6 punktów ląduje na koncie Rafała Jewtucha. No szkoda, szkoda, bo tutaj ładnie sobie radził. Daniel mógł jeszcze więcej wyciągnąć z tego układu. Zrobić minimum wygrywające podejście, ale też nie popisuje się niestety Rafał. No na razie słaba dyspozycja, jak widzimy. Szczerze mówiąc, nawet jakoś nie zapytałem, czy coś trenował przed rozpoczęciem tego turnieju. Obstawiam, że jeśli nawet to... bardzo sporadycznie. Mateusz Baranowski 108, Paweł Rogoza 107, to tak pierwsza trójka, bo tak jak wspomniałem wcześniej, Konrad Juszczyszyn 112 punktów, to jest ta pierwsza trójka zawodników, którzy no, przekraczali pułap 100 punktów, póki co w tym turnieju. No i śmiało, myślę, możemy zakładać, że będzie więcej. Więcej nie będzie, póki co, przynajmniej, niestety.
Jeśli czy tam wcześniej faul, to jeżeli były na czarnej, no to oczywiście 7 punktów, nie 6. Jak najbardziej. Jeśli czarna była nominowana, to, to faul oczywiście za 7. To tak odpowiadając na pytanie z czatu. Przepraszam za pomyłkę, mówię późna pora już dzisiaj. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce są nagrody finansowe. Za czwarte nie ma. Z tego co pamiętam. No, masz to, Darku, jeszcze gdzieś otwarte? Zamknął, ale zaraz, dobrze, bo pojawiło się takie pytanie na czacie, zaraz zweryfikujemy. Na snooker.pl wszystko jest dokładnie wypisane, ale dobrze, za chwilę to zweryfikujemy. Odpowiemy na to pytanie po krótkiej przerwie. Na snookerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com. Frame numer 3 rozpoczyna Rafał Jewtuch i cóż, 2 do 0 na prowadzeniu. Daniel Holejda odpowiadając na pytania odnośnie finansów. 1500 zł za czwarte miejsce i nawet 8 po 250 zgarnia. Ale nie wystarczy wyjść z grupy, bo po grupach gramy najpierw 16. Więc oni też jeszcze muszą przynajmniej do 8 awansować, aby na jakieś nagrody finansowe się załapać. No tak to zostało rozparcelowane. O, dobrze, dobrze. Fajnie, że w ogóle mamy tym czym dzielić, naprawdę, bo no, biorąc pod uwagę, że przez ostatnie lata nie było zupełnie nic i tylko jak gdzieś tam nieraz zadawałem pytania, dlaczego to było, że się nie da, okazuje się, że się jednak da. Także bardzo się cieszymy. Podziękowania oczywiście dla tytularnego sponsora PKN Orlen. Przyznam się szczerze, że jeszcze może to nie jest ta optymalna gra Daniela, ale to już wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zdecydowanie lepiej niż w poprzednim spotkaniu. Obiadek też może troszkę pomógł. Dobrze. Tak trzymać.
No, a Rafał będzie miał coraz mniej czasu na to, aby jeszcze spróbować odwrócić losy tego spotkania, no bo gdzieś tam mam wrażenie, że przy prowadzeniu Daniela 3-0 no te szanse na zwycięstwo oczywiście nigdy nie można ich odmawiać, ale będą już bardziej raczej iluzoryczne niestety. Jednak dzisiejsza dyspozycja Rafała nie wskazuje na to, by był w stanie odrobić taką stratę. Ale jak już nam historia wielokrotnie pokazała, niczego nie można być pewnym, dopóki nie wpadną ostatnie decydujące bile. Na czerwoną przy różowej. Zielona zanominowana. Przesłonił się tam ani różowa, ani czarna do zagrania nie były. Oczywiście nie ma, natomiast przynajmniej udało się w miarę wysoko spozycjonować białą bilę. No, odważne, przyznam się szczerze, zagranie. Bardziej spodziewałem się zagrania od czerwonej wysuniętej najbardziej na prawo. Ja Rafał, zgarnia Daniel. Sporo tych szans otrzymuje. No i cóż, tylko wykorzystywać te okazje, które się nadarzają. Zaczynaliśmy nasze spotkanie chyba w sytuacji, kiedy na stole sąsiednim Jarek Kowalski prowadził już z Kubą Makowskim 3-1. I u nas to rozegrane dwa frame'y, trzeci właśnie tryfa, a tam nadal 3-1. I 4 punkty, po 25-29 na prowadzeniu Kuba Makowski. Także trzeba przyznać, że nie za wiele się dzieje. Sąsiadów. Rozochocił nam się Daniel, zresztą trudno się dziwić. Ale tym razem niestety niecelnie. Dziękuję.
Ładnie wyszło to przesunięcie. Teraz też. No, można było próbować więcej delikatnie siły narzucić na to zagranie, ale dzięki temu jest kącik na to, aby otworzyć sobie czerwone. Tą czerwoną najbardziej patrząc. No nie w ten sposób otwarcie. Ja miałem na myśli, żeby uderzyć tą czerwoną, która była centralnie nad bilą czarną. Tak jak teraz nawet byśmy spojrzeli, to ta czerwona centralnie właśnie nad czarną była taką optymalną, żeby ten układ nieco inaczej się rozszedł i też bile mocniej zdecydowanie się otworzyła. Ale proszę, wypatrzył to zagranie. Okazało się, że czerwona do lewego środka nawet dla oceny Rafała przychodziła, ale błąd niestety na tym wbiciu i dosyć szybko do stołu powraca Daniel Holojda. Czerwona wraca. Teraz pytanie. Nie wystawi się do jakiegoś oczywistego wbicia. Natomiast coraz więcej czerwonych wygnanych w górną część stołu z naszej perspektywy. Ładnie. Wcale nie łatwa bila, czyściutko zagrana, jest już brązowa. Czeka w kolejce do ściągnięcia. No i co? Czyżbyśmy byli świadkami dosyć jednostronnego pojedynku? Się zapowiada, że jednak niewykluczone, że u mnie ten ostatni pojedynek, który mamy do pokazania dzisiaj się pojawi.
A wszystko zależy, jeżeli panowie z sąsiedniego telewizyjnego stołu szybciej skończą, to wtedy zobaczymy ostatni mecz dnia dzisiejszego na piątce, a jeśli tutaj, no to tutaj. A to wtedy spowoduje, że znowu będziemy późno zamykać drzwi. Skręcają te wile, o tym już mówiliśmy trochę wcześniej, już nie ma sensu jakby o tym więcej wspominać, się do tego odnosić, bo to tam gdzieś jest takie miejsce na łączeniu płyt, wydaje mi się, gdzieś tam już ten stół nie trzyma poziomu tak jak powinien. Akurat jeśli chodzi o poziomowanie, no to sama wymiana sukna absolutnie nie pomoże, trzeba by zrobić, popracować troszkę więcej. Troszkę przykrótko. No nie udało odratować się tej sytuacji. No i co gorsza, czerwona będzie wystawiona. A przecież jeszcze przewaga niegwarantująca wygranej. Jechta snookerów jeszcze nie potrzebuje. A tak mocno na lewy rand środka. Szczęście w tą stronę bile nie skręcają, bardziej grając właśnie gdzieś tam przez prawą stronę, czy to z naszej perspektywy od góry do dołu, bądź też od dołu do góry. Tam po prawej stronie jest ten felarny punkt. Cóż, i czyżby Rafał miał wyszarpać tą partię? Wiele na to wskazuje, jednak niczego nie możemy tutaj brać za pewnik. O, wtoczenie zielonej. I
cóż, i teraz nic tu już się nie powinno wydarzyć. Takie układy niemal z zamkniętymi oczami powinien. No właśnie, po co ja to powiedziałem? Brązowa z punktu. Nieprawdopodobna pomyłka. No nie, 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 no takich bil pudłować nie można. Zamiast szybkiego zakończenia tego frame'a znowu się troszeczkę poganiamy, chociaż brązowa no jest możliwa do zaatakowania. Coś tam chyba ręce trzeba było przetrzeć, no może się tam ręka przypoci, to no ten kij pracuje zupełnie inaczej, ależ wbicie. Często takie sytuacje rozpraszają. W tym jednak przypadku, no, cudowne wbicie. Jeszcze czarna i cóż, to się zaraz stanie faktem. Uda się jednak tego frame'a wyrwać. A wydawało się, że pod kontrolą wszystko ma tutaj Daniel. Będzie, będzie czarna. Szybko wybiega z sali. Chwila odpoczynku. No tak trochę niebezpiecznie wyglądał rzut kijem. Lubi w takich sytuacjach ucierpieć szczytówka. Miejmy nadzieję, że nic tutaj takiego złego się nie wydarzyło i kij nie ucierpiał i nie przeszkodzi to w dalszej części spotkania. Czas na reklamową przerwę. Na snukerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snukera. www.maestato.com. Szybciutko, szybciutko wznowiony ten pojedynek. No i cóż, od razu z otwarciem, ale znowu ani otwarcie, ani tym bardziej wbicie.
wewnątrz. Takie spostrzeżenie w kontekście drugiego pojedynku, który jest pod kamerą. Jarek Kowalski, 50 do 42. Frame numer 5, tam 3 do 1 cały czas. Kowal na prowadzeniu, a my tutaj gramy już czwartego frame'a, bo tamten wynik utrzymuje się od rozpoczęcia. Czyli o, już chyba, a właśnie, mam tutaj zegar, no nie, prawie godzinę. To tak długiego frame'a to bym się bardziej spodziewał pomiędzy Jarkiem Kowalskim a prezesem. Ale jak widać, młodzież też długo i dzielnie się broni. A tymczasem już coraz lepiej rozpracowany ten układ przez Daniela Holoida. No, z małymi oporami, ale to co najważniejsze, czerwona w kieszeni, jest też pozycja do obigi czarnej. Mało przynajmniej tutaj na stole pod tą główną kamerą mamy takich frame'ów, kiedy zostało ono rozstrzygnięte jednym solidnym podejściem do stołu. Ja już nie mówię, że musi być to podejście zakończone trzycyfrowym breakiem, natomiast po prostu jedna, a solidne. A to by się też Danielowi przydało w kontekście dalszego rozgrywania tych zawodów. Znowu z drugiego mostka, tym bardziej teraz może być to utrudnienie, bo i dystans do większy, ale wszystko ok. No mamy kolejną 50 w tych zawodach. Tych akurat wpadało już całkiem sporo. Ale panowie, trzeba walczyć o te breaki stupunktowe, by jak najbardziej wyśrubować ten rezultat. Jest to co grać, jest to co walczyć. Mam nadzieję, że też będziemy emocjonować się prędzej czy później czyszczeniem na przemian czerwona z czarną. A tą czerwoną po prawej stronie.
112. Przypomnijmy, do pobicia. Konrada Juszczyszyna. Z naruszeniem. No. Więcej nie będzie. Chyba że duplem, super. Jeszcze udało odratować się to podejście. Brawo. Walczy, walczy. No to co? To trzeba atakować. No nie ma wyjścia. Skoro tak walczy. Kolejne. Piękne zagranie za chwilę może być. No niestety. Czerwona już nie wpada, ale to, o czym wspomniałem wcześniej, wreszcie mamy to, czego chcieliśmy, czyli jedno solidne podejście i frame. I aby więcej takich, no i być może w konsekwencji tego doczekamy się także więcej breaków stupunktowych w tym turnieju. Przypomnijmy to, że to dopiero pierwszy dzień, więc pierwsze koty za płoty zawsze od tych późniejszych faz zaczynają się jeszcze wyższe, jeszcze ciekawsze podejścia. Na snukerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com. No to gramy dalej. Proszę sobie wyobrazić, u nas 3-1, a na stole nieopodal nas, gdzie gra Jarek Kowalski z Kubą Makowskim, tam też jest 3-1, tylko z tą różnicą, że tamten wynik widnieje dokładnie taki sam od samego początku naszego spotkania. Nieprawdopodobne. Ale też trzeba przyznać, że w całkiem niezłym tempie toczy się nasz pojedynek, bo to dopiero, to z przerwami licząc, godzina i 7 minut. Ale jeden frame ma 5. A i ta ocierka czerwoną. No nie idzie, panie. Brawo.
A jeszcze tak dopowiem tylko, że tam 56, 4 punkty do naprowadzeniu. Kuba Makowski po 50 po stronie Jarka Kowalskiego. Jeszcze niebieska, różowa i czarna na stole. O, kolejny łatwy błąd. Jeszcze nie może się pogodzić Daniel i wcale się nie dziwię. O, rzadko, rzadko. Proszę zawodnicę o wyczyszczenie małej bili. Ale w tym przypadku coś tam Rafał musiał wypatrzeć. No odnośnie, tutaj małe szybkie uzupełnienie odnośnie pucharu, bo nie byłem pewien. Myślałem, że pierwszy, który wpisał się na tą tabliczkę, był Antek Kowalski, który jako pierwszy musiał go zdać. Natomiast nie. Od samego początku, czyli od 1993 roku, są wszystkie nazwiska uzupełnione od pierwszych mistrzostw Polski. Przypomnijmy, w tym roku mamy Orlen 30. Mistrzostwa Polski 2022. Cóż tu nam się znowu dzieje? Dostałem szczegółowe zdjęcie, jak to na pucharze wygląda, że nie ma żadnych wątpliwości. Temu pucharowi do takiej tradycji, jak ten światowy ją posiada. No, ale tak za 20-30 lat, kto wie. Tak, tak, no właśnie ja tutaj widzę, dostaję informację od Darka 3-1, cały czas 3-1, ale drodzy Państwo, jedną bilę ubyło na stole sąsiedniej, no tam wpada chyba średnio jedna bilę na 10 minut, tak mi się wydaje, albo jeszcze rzadziej, biorąc pod uwagę, jak długo ten jeden frame trwa. No i za chwilę może się okazać, że dostaniemy frame'a jeszcze gratis na, przepraszam, frame'a cały mecz na tym stole, ale najpierw trzeba postawić kropkę nad i. Tego nie robi Daniel Holojda. Dobrze, że też nie wystawia niczego bezpośrednio łatwego do zaatakowania na wbicie.
Tak, najbardziej słuszna ta próba wbicia. Natomiast bardziej należało zatroszczyć się o bilę białą, żeby gdzieś tam spoczęła pod dolną bandą. Bo wiadomo, że z wyprowadzeniem problem ze względu na dużą obecność bił czerwonych w górnej części stołu, ale też no, trudno usprawiedliwić błąd Daniela Holoidy. I kolejną szansę otrzymuje Rafał Jewtuch, jak ich wiele już wcześniej. Teraz skutecznie. Jedno, dwa wbicia i pudło na stosunkowo łatwej bili. Coś podobnego już dzisiaj widzieliśmy w innym meczu. A tymczasem na stole sąsiednim Kuba dostaje różową do ściągnięcia. To będzie bila na frame, o ile uda się ją wbić. Absolutnie, nawet nie próbował jej atakować. To Jarek to już musi wbić tą różową, stanęła dosłownie w kieszeni. I też musi podjąć próbę wbicia bili czarnej. Bila na frejma, na mecz. W końcu po tak długim czasie. Ponad godzinie rozgrywania frejma. Czarna blisko bandy. Wpada, biała w stole pozostaje, bo też było delikatne ryzyko. Kończy się spotkanie na stole sąsiednim i to tam będzie rozegrany ostatni mecz, jaki dzisiaj mamy do pokazania, czyli już definitywnie ten mecz, który pokazujemy na stole numer 3, jest ostatnim w dniu dzisiejszym, jaki pojawi się na tym stole. Jeśli Daniel szansy nie wypuści, to być może też jesteśmy świadkami ostatnich minut. No, troszkę nietypowe to oczyszczenie, bo zazwyczaj czerwone zgromadzone gdzieś tam w dolnej części stołu. Tutaj trzeba podróżować troszkę wyżej. To tak bardziej w kontekście budowania breaka na wyższych kolorach, aby jak najwięcej nazbierać, jak najszybciej zagwarantować sobie zwycięstwo, nie tylko przecież we frame, ale także w całym meczu. Obudując breaka na bili żółtej, zielonej, brązowej, no to wiadomo, że efekt z kolejnych bić mizerny.
ale też trzeba przyznać, że przecież każda kolejna czerwona ściągnięta ze stołu to tak naprawdę 8 punktów mniej do zdobycia dla rywala. Już tylko 3 czerwone na stole pozostają. Daleko, daleko od wbicia, nie wpadnie również do zielonej kieszeni. ...35 punktów tylko przewagi Daniela Holoidy. Uhuhu. O to co? Odtwarzamy. Nie ma, nie ma. Dosyć sporo widzieliśmy tych wbić po strońcu, jak Bila zagrywana, zamiast wpadać do pierwotnie zagrywanej kieszeni, wpadała po drugiej stronie niepoprzednim razem. Miała. Nie jest źle. Mogło być dużo gorzej. Mogło chociażby schować się za rantem. A tak udaje się wcisnąć. No już tutaj nie ma Rafał nic do stracenia i zmienił zupełnie sposób gry. Też dużo więcej siły przy zagraniach. No to już jest ten moment. No wóz albo przewóz, można powiedzieć. Dobrze, dobrze, że tutaj jeszcze się podniósł. Jeszcze musiałem się poprawić. Jednak przyłożyć się do zagrania. ...28 punktów straty Rafała Jewtucha. No tutaj nie będzie. Nie będzie snookera. Daniel nawet nie musi zagrywać mocno. Grunt to nawet podtaczać po prostu bilę niebieską pod kieszeń. Albo przynajmniej zagrywać w taki sposób, aby utrzymać duży dystans pomiędzy bilami.
O. A na stole sąsiednim, który mamy pod kamerą za chwilę, pojawią się Konrad Juszczyszyn i Marcin Beck. To na stole numer 5. Na 147.pl streaming z jednego i z drugiego stołu. Tam zapraszam lub też bezpośrednio na kanał YouTube'owy Darka Gorana. Czarna stoi w taki sposób, że przy dobrym poprowadzeniu białej bili można za nią ustawić całkiem efektywnego snookera, ale trzeba do tego mieć możliwość. Zmuszony z kolei teraz Rafał do wbicia niebieskiej. Tym trudniej będzie teraz znaleźć białą w pozycji snooker, ustawić białą w pozycji snooker. Na wbicie Daniel. Jeszcze tylko ta jedna bila. Trzeba chwilę poczekać. Różowa na górę, biała pozostanie na dole. Różowa na górę, ale owszem, ale spodziewałem się troszkę innego poprowadzenia białej bili. A teraz kolejna szansa na zamknięcie tego meczu. To udało się różową wybić. Ale prędzej czy później, dostając kolejną szansę, Daniel taką długą różową wbije. Właśnie to się dzieje. Czyściusieńko na frame, na mecz. Ostatnia bila, jaka wpadła na tym stole w dniu dzisiejszym. Oczywiście ta turniejowa. No cóż, ostatecznie Daniel Holojda notuje zwycięstwo. No i cóż, pozostaje mi podziękować za dzień dzisiejszy, zaprosić na dzień jutrzejszy już na godzinę 10, czyli taką powiedzmy naszą standardową mecze, kolejne fazy jeszcze cały czas grupowej. Super, Daniel, tak jest. Taki troszkę niesmak mógł mieć po tym pierwszym meczu, który dzisiaj rozegrał z Tomkiem Skalskim. Teraz troszeczkę się zrehabilitował, już pokazał nieco lepszy poziom. No to co? Widzimy i słyszymy się jutro
punkcie albo delikatnie po godzinie 10. Dziękuję za bardzo liczną obecność. Subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o każdej kolejnej transmisji. Piotr Garboliński, do jutra. Na snukerowe emocje zaprosił sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprosił sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snukera. www.maestato.com